To była walka o godną śmierć. 80 lat temu Żydzi z getta warszawskiego podjęli nierówną walkę z niemieckim okupantem. Drugi rok okupacji. Niemcy oddzielają Żydów od reszty społeczeństwa. W wielu miastach tworzą getta. Największe powstaje w Warszawie, bo tu mieszkała największa społeczność żydowska, licząca 350 tysięcy obywateli. Na 4 km² w szczytowym momencie skumulowano tu 450 tysięcy osób. Warunki życia były dramatyczne, podkreśla historyk dr Marcin Szczepan. Pojawił się wszechobecny głód, zwłaszcza wśród dzieci sierot, które dosłownie umierały z głodu na ulicy. Dodatkowo pojawiły się choroby, takie jak tyfus. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki Hitler decyduje się na rozwiązanie kwestii żydowskiej, co w rzeczywistości oznacza zagładę europejskich Żydów. Jej częścią jest akcja Reinhardt, polegająca na likwidacji gett w Generalnym Gubernatorstwie i wywóz ludności do obozów zagłady, mówi dr Katarzyna Pawlak-Weiss z Instytutu Pamięci Narodowej. W tej akcji Reinhardt, która rozpoczęła się 22 lipca 1941 roku, z samego getta warszawskiego do września 1942 roku wywieziono do Treblinki 300 tysięcy mieszkańców getta. Trafili do Treblinki, gdzie zdecydowana większość zginęła w komorach gazowych. Przez getto warszawskie przeszli Żydzi z niektórych miast i miasteczek na Mazowszu, a także z miast europejskich. W kwietniu 1943 roku Niemcy jako ostatnie likwidują getto warszawskie. Spotyka się to z buntem głównie młodych Żydów. 19 kwietnia o poranku wybuchło powstanie w getcie warszawskim, prowadzone przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowską Związek Wojskowy. Powstańcy nie mieli szans wobec miażdżącej przewagi okupanta. Bojownicy mogli liczyć na pomoc Polskiego Państwa Podziemnego, które dostarczało broń i amunicję z zamur getta. Walki trwały do 16 maja, kiedy dowodzący siłami niemieckimi Jürgen Strop raportował do Berlina. Żydowska dzielnica mieszkaniowa nie istnieje. Jak dalej pisał Strop, 56 tysięcy Żydów ujęto lub zamordowano. Dziś upamiętniono 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Hołd żydowskim bojownikom oraz tym, którzy nieśli im pomoc, oddali prezydenci Polski Andrzej Duda, Izraela Isaac Herzog i Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Przed pomnikiem bohaterów getta złożyli kwiaty, odczytano apel pamięci. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że powstanie w getcie warszawskim to symbol męstwa, determinacji i woli walki. Niech każdy i tutaj w Polsce i w każdym najmniejszym zakątku pamięta. Każdy, kto sieje nienawiść, każdy, kto depce drugiego człowieka, depce po grobach bohaterów powstania w getcie warszawskim. Straszliwe zbrodnie, które Niemcy popełnili w okupowanej Polsce, napawają mnie głębokim wstydem, mówił prezydent Niemiec. Przyznał, że zbyt mało sprawców zostało po wojnie pociągniętych do odpowiedzialności. Prezydent Steinmeier odwołał się też do wojny na Ukrainie. Nigdy więcej. Oznacza to, że w Europie nie może dojść do zbrodniczej wojny agresji, takiej jak ta Rosji przeciwko Ukrainie. Nigdy więcej. To znaczy, że stoimy twardo po stronie Ukrainy, razem z Polską i innymi sojusznikami. Większość powstańców z getta nie przeżyła, ale duch ludzki zwyciężył. Prezydent Izraela w swoim przemówieniu podkreślił istotny fakt, że Żydzi w walce przeciwko Niemcom nie byli osamotnieni. W każdym państwie byli sprawiedliwi wśród narodów świata, członkowie miejscowych ruchów oporu, wśród nich naturalnie także Polacy. Sprawiedliwi wśród narodów świata i członkowie polskiego podziemia, którzy narażali życie i postanowili nie stać z boku. Polskie państwo podziemne mimo trudnych warunków okupacji zorganizowało systematyczną pomoc prześladowanym Żydom. Taką organizacją była Żegota.